No witam wszystkich. Słuchajcie, jest taki problem, że w sumie nie problem. Mustang 2015-37 z Ameryki nie posiadał polskiego menu, języka i tak dalej. I postanowiłem sobie to zrobić. Ściągnąłem Forscana, dwumiesięczny chyba tam okres jest, że pełna licencja. Później można sobie to dokupić i tak dalej. Ale w czym problem tkwił? W tym, że nie znalazłem na YouTube żadnych filmików, kto by pokazywał, jak to zrobić. Co prawda na forum jednym znalazłem, co trzeba wpisać i niby gdzie, a nigdzie nie było filmików, jak to zrobić. Więc dzisiaj pierwszy raz tak naprawdę używam tego programu. I o dziwo, wszystko wyszło mi tak jak chciałem. Więc teraz wam pokażę, jak zmieniłem polskie menu, polski język i fale parzyste w Mustangu w 15 roku. I teraz tak, słuchajcie. Pierwsze co, to było napisane tu APMI. Sobie klikamy na to. Sobie uruchamiamy procedurę serwisową, czyli tutaj taki pick play. I słuchajcie, ja już tu mam zmienione, ale wcześniej tutaj było, rozumiecie, jak to kliknę, USA albo US, coś takiego. Więc ja to zmieniłem, ale nic to mnie zmieniło, nie wiedziałem, co jest grane dalej. I bo na tym forum, chyba na elektrodzie bodajże, wyczytałem, że tam trzeba wpisywać te takie cyferki. Nie wiem, skąd oni pozyskują te cyferki, no ale tam je znalazłem. I teraz, żeby to zmienić, to tutaj ten sam APMI, konfiguracja modułu, ASBULI, czyli tu jest wpisywanie tych cyferek. I znowu sobie pyk, tu jest ostrzeżenie, że nie zmieniaj, bo zepsujesz. I słuchajcie, tutaj trzeba było to zmienić, o, w tym miejscu. Tak, 4C00, tak, tutaj w tym miejscu trzeba było to zmienić. I o dziwo, jak ja tu wszedłem w to, to już to było zmienione. Już nic nie musiałem zmienić. Czyli tam jak zmieniłem na PL, to nie wiem, czy samo się tu zmieniło, czy nie. W każdym bądź razie tutaj w tej rubryce, o, tutaj musi być to wpisane. No i dobra, dajemy sobie tutaj, że koniec konfiguracji. Znowu sobie dajemy na te moduły. W drugim module, którym trzeba zmienić to, żeby nam te języki się zmieniły, to jest ten. ACM, więc znowu tutaj jakby place dajemy, puszczamy to, pyk, znowu tutaj, żeby nie ruszać, bo popsujesz. I w tym ACM-ie, 7224, o tutaj, ta rubryczka, 7270401, tak, i słuchajcie, nie pamiętam, co to było. Bo nawet nie zapisałem sobie, bo generalnie można tu zapisać wszystko i jakby coś tam... I jakby coś tam nie szło, to... Jakby coś nie szło, to można to przywrócić później sobie. Czyli jak sobie tutaj zapiszę i coś bym zepsuł, to można sobie przywrócić. Aczkolwiek ja tego nie zrobiłem. Ale tu sobie wpisałem to, co było tam na tym wpisane, rozumiecie, na tej elektrodzie. I tutaj mamy, czyli zmieniamy sobie tutaj 0303, tu bodajże było 0333 jakoś takoś. Później tą wartość, przypisz, dziękuję. Ok, i tutaj by było wszystko. Wychodzimy z tego sobie. Znowu konfigurowane oprogramowanie. I kolejne to było IPC. IPC. Zapisywanie jest. O, IPC. Ja tutaj od razu kliknę IPC. Na konfigurację modułu. Bullet, czyli to, żeby tam właśnie te cyferki wpisywać. Znowu informacja, nie psuj. I tutaj. Słuchajcie, 720. 720-04-02, czyli tu, w tej rubryce było tak 5553 i tutaj było 00D5
i trzeba zmienić właśnie na to, co teraz jest, tak? Czyli 504C i 00C9. Bo 504C to jest właśnie kod polski jakby w tym programie. No i dobra, ja to sobie zmieniłem, czyli sobie pyk przypisz. OK. I generalnie tam się nic nie zmieniło na zegarach jeszcze do tej pory. I jeszcze jest taki moduł FCMI. Dodamy, że ja mam ten Sync 1, tak? Bo gdybym miał Sync 3, to tu już się robota skończyła i już by było wszystko polskie. Ale w związku z tym, że jest Sync 1, to jeszcze trzeba w takim protokole jak module FCDIM, FCDIM tutaj bulicie, tak? Czyli w tym, znowu sobie szczytamy to, pyk. Znowu informacja nie psuj. I tutaj, słuchajcie, było te 5333, jakoś takoś. To jest ten amerykański jakby kod. I ja po prostu tą jedną rubryczkę zmieniłem na 504C, przypisz i tyle. I w tym momencie mi się generalnie radio zmieniło. No i co? No i generalnie to wszystko. No i teraz... Nie chcę dotknąć, bo mam podłączony komputer. I teraz mamy już uruchomienie zasilania. A, tutaj jeszcze wszedłem, słuchajcie, w ten sync, w menu i tutaj znalazłem sobie ustawienie wyświetlacza chyba. I tam był gdzieś... O, jest język. I tutaj zobaczcie, jakie języki mi się pojawiły. Tak, no oczywiście zaznaczyłem polski. Czyli jest to. W sumie fale parzyste to nie wiem, czy mam, bo nie sprawdzałem, ale zaraz to może... Proszę, co to kurwa, jak to się zrobiło? A ja tak kurwa rzadko używam tego radia, że... No chyba są, co? Tutaj chyba jeszcze trzeba by było włączyć tego. To chyba RDS. O, i fajna noteczka leci. Dobra, słuchajcie, no i teraz tutaj. Tutaj kliknę OK, żeby mi tutaj nie ten. Tryb pomiaru, trasa, paliwo. Tu się też to zmieniło. Ustawienie pojazdu. Nie, to nie było. Światła. Okno zdalny start. Ustawienie świateł. Majkaj się. To chyba to było w ustawieniach. Ustawienie wyświetlacza może. O, jest język, słuchajcie, patrzcie, pyk. No jest. Wcześniej mieliśmy tam chyba, a teraz mamy ten. A, mało tego. Nie wiem, czy mi się teraz to uda, ale chyba mi się nie uda. W każdym razie chyba mówi po polsku. Znaczy, no nie chyba, tylko że ja mam Bluetooth wyłączone. Wyszukaj wcześniej dodanych urządzeń i tak dalej. Naszych telefonów, widzicie, co jest napisane. Ale mówili po polsku tutaj, że polskie menu zostało włączone. Nie, zmieniono na język polski. O, w ten sposób. W ten sposób. Także. Także w ten sposób. Także no mi tutaj się procedura udała. I myślę, że... Jak z tego kurwa wyjść? Myślę, że wam też to się uda. Także nie znaleziono, no bo mam Bluetooth wyłączony i dlatego nie znaleziono, ale normalnie jest ten. Jak teraz bym włączył Bluetooth, to mi się telefon, znaczy przerwie nagrywanie. No i później możecie sobie taką pisaneczkę puścić, ale dobrze się trafiło. No, no to dobra. Słuchajcie. Tyle. I wszystko działa. Także jeżeli chcecie się bawić, to się nie bójcie, bo okazuje się, że to nie jest takie skomplikowane, jakby się wydawało, wiecie? Generalnie... Wszystko, co chciałbym wam powiedzieć.
Później będę się bawił na pewno w blokadę skrzyni biegów, jak kluczyka nie wyczuwa. Jest tam jeszcze dużo fajnych kodów znalazłem gdzieś, ale to już nie dzisiaj.